Dzień dobry panie i panowie. 3 maja 2024 roku to dzień 800. W dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Na zdjęciu PL01 koncept. Według założeń pełny prototyp miał zostać ukończony w 2016 roku, a produkcja seryjna miała ruszyć 2 lata później. Jednak w 2015 roku projekt został porzucony. PZL 230 Skorpion. Konstrukcyjny projekt samolotu szturmowego zakończony budową drewnianej makiety. W założeniach zwrotny, zdatny do gwałtownych manewrów, silnie uzbrojony, zdolny do krótkiego startu i lądowania na trawiastych lotniskach przyfrontowych, odporny na ostrzał dzięki opancerzeniu, prosty, dzięki temu tani w budowie, o konstrukcji modułowej ułatwiającej serwisowanie. Jeśli coś nie jest produkowane w tysiącach, nie będzie zauważone i docenione na froncie wschodnim. Aktualnie w najlepszym razie jesteśmy montownią i o własną myśl trudno, ale kooperacja z Ukraińcami jest pewną szansą dla przemysłu obronnego. Jeden z widzów zadał pytanie, widać je na ekranie. Obawiał skąd? Ja się obawiam jedynie cenzury, bo nie będę miał gdzie ćwiczyć wymowy słowa artyleria. A poprawę widać. Wojna jest nieprzewidywalna w swojej naturze, tendencje i intencje są do przewidzenia, ale rezultaty zawsze zaskakują. Jaki format zawieszenia działań wojennych wydaje się obecnie realistyczny? Zatrzymanie działań wojennych na linii frontu, którą trudno byłoby sforsować, tak jak na 38. równoleżniku, czyli koreański. Czy Ukrainie wystarczy sił? Ukraina ma siły i otrzyma zasoby. Sullivan jest godnym następcą Kissingera i popełnia równie tragiczne w skutkach błędy, chociażby przerwa w pomocy. Oczywiście nie można winić jednej osoby i na dobrą sprawę sojusznicy Ameryki przychodzą do nich po prośbie zmuszeni okolicznościami. A Stany co mają robić? Realizują w pierwszej kolejności swoją rację stanu. Problemy armii ukraińskiej dotyczą koncentracji i organizacji. Nie musisz dysponować jak Rosjanie masą. Musisz być silny w określonym miejscu i czasie. Problem stworzenia przewagi na wojnie nie jest problemem żołnierzy. Jest to problem zarządzania i organizacji. Czy można zatrzymać Rosję na froncie? Jest wiele takich przykładów. Rosjanie nie mają wystarczającej ilości ludzi. Próbują forsować front masami piechoty, a piechota jest podatna na każdy rodzaj broni. Trzeba też chronić własnych ludzi, żeby chcieli walczyć. To wymóg co do fortyfikacji, systemów przeciwdronowych, osłony artyleryjskiej. Jak długo będzie trwała wojna? Jak w kawale. Jasiu, nie kop pana, bo się spocisz. Aż Kreml się zmęczy i zrozumie, że Ukraina w jakiejś formie będzie istniała. Kiedy zapanuje pokój? Dopóki w Federacji Rosyjskiej będzie rządził Putin. Dopóty wojna czynna lub ukryta nie ustanie. Zagrożenie dla Ukrainy i całej Europy Wschodniej ze strony Federacji Rosyjskiej będzie trwało dziesięciolecia. Przecież inny dyktator, Baćka, atakuje od 2 lat kolorowym tłumem naszą granicę i nic nie możemy z tym zrobić. Kiedyś odpowiedzią na taki atak był Korpus Ochrony Pogranicza. Te działania nie są militarne. Żołnierz jest od tego, żeby unicestwić przeciwnika. Straż graniczna od kontroli przejść granicznych, ale nie od walki z hordami. Wreszcie policja jest za miękka, bo to jest starcie z ludźmi, którzy nie chcą iść do ambasady po azyl i z białoruskimi służbami specjalnymi, które kierują zdesperowanym tłumem. Kraje bałtyckie, Polska i Ukraina przez kolejne dziesięciolecia muszą nauczyć się żyć w stanie wojny, tak jak żyją Izrael i Korea Południowa. Sorry, takie mamy granice. Czy Ukraina może wyzwolić zbrojnie wszystkie okupowane terytoria i powrócić do granic z 1991 roku? Tak, choć cuda zdarzają się tylko w kraju nad Wisłą. Muszą płynąć sprzęt i amunicja z Zachodu, muszą płynąć pieniądze ze Stanów i Stany muszą mieć taką wolę polityczną. A czego my możemy obawiać się 3 maja 2024 roku? Walk na granicy białoruskiej? Tego, że Stany, pan Sullivan, mogą zabronić neutralizacji lądowego lotniskowca, jakim jest Kaliningrad. I nastąpi wymiana ciosów. Jak pomiędzy Charkowem a Białgorodem, może dalej, ucierpi centrum Poznania, ucierpi fabryka amunicji w Bydgoszczy, ucierpi rafineria w Płocku, będzie konieczna odbudowa starówki w Warszawie,
W Gdańsku na Westerplatte zatopią błyskawicę. Dość szeroko odpowiedziałem na to pytanie. Granica północna, linia stabilna. Przyczółek Petropawliwski, 12 ataków. Było 9. W komunikacie Syngiwka, Petropawliwka, Kisliwka. I tu jest geolokalizacja. Siły czerwonych pod ostrzałem. W takim razie zaznaczam naruszenie w stosunku do linii z końca 2023 roku. Dalej Berestowe, czyli tu wzdłuż drogi. Po Berestowe mamy Stelmachiwkę w komunikacie i Nowojechoriwka. To tutaj niewielka miejscowość, czyli tu próba od Kowaliwki wejścia doliną. 3 trafienia rakietą. Tu była geolokalizacja. 3 trafienia rakietami MGM-140 Atak MS. Średnica pola fragmentacyjnego wynosi ponad 300 metrów. Spóźniona odpowiedź na Jaworów. Kiedyś wstawiałem zdjęcia i filmy z geolokalizacji. Tu widać rozstawiony na poligonie sprzęt i wygrzewających się w słońcu rekrutów nieświadomych nadlatującej techniki. Po drugiej stronie frontu atak był przeprowadzony na 2 Hajmarsy. Tu były Tornado i Skander. Hajmarsy były w ruchu, a rezultat nieznany. Co do Kisliwki, to jeszcze czerwoni zgłosili kontrolę Kotliariwki, ale oni ją już kontrolują od dawna, bo to jest linia 23. W takim razie jest to żonglarka propagandowa. Lasy Serebriańskie, 15 ataków, było 13. Chrekiwka, tutaj. Chrekiwka, Newskie, Terny, Jampoliwka, Lasy Dibrowa, tu mamy geolokalizację, Przemarsz Niebieski, czyli to taka ziemia niczyja i tu mamy geolokalizację, kontratakowała 63. Brygada i wzięła nawet kilku jeńców. Czyli poprawią linię 23 roku, dlatego że tutaj odzyskali pozycję. A na końcu listy jest jeszcze Torskie. Front centralny, napór czerwonych. Tu jest cały front centralny. Napór czerwonych. 22, taki było 26 i wymienia się Białohorywkę. Tu podeszli czerwoni. Werchnokamiańskie, Spirne, Wyimkę, Rozdoliwkę, czyli tutaj praktycznie cały ten łuk Siewierska i to z dwóch stron. Dalej dzielnica Czasifiar Nowi. Iwaniwskie i Kliszczywka. Geolokalizacje frontu centralnego. BMP-3 tutaj był. Tu wpadł na minę. Tu dronem został skoszony. To była piechota, czyli możemy coś rozszerzyć. Tutaj pod wrakiem schowała się piechota. No tu zaraz wrócimy. Tutaj pozycja już jest, czyli można wyrównać według tego wzgórza. Tu cofnąć, czyli na 200 metrów. I tu też podeszli pod dzielnicę Kanał. Tutaj Meleks nie dojechał. I tutaj jest pozycja. Tu jest pozycja, czyli przesuniemy to w ten sposób. Możemy tak wygładzić. Czyli już tutaj
podeszli pod dzielnicę i tu doszli do kanału, dlatego że tutaj czołg został, który miał ich zgonić, został zniszczony, a tu są już nad kanałem ukryci. Czyli ta dolina jest opanowana tutaj wzdłuż drogi. W takim razie przesuniemy w ten sposób i tu też do 200 metrów i do końca doliny i tutaj na linii kanału. Front centralny. Z frontu centralnego przechodzimy na front Zagłębia Górniczego. Napór czerwonych 50 ataków, było 30. I w komunikacie wymienia się Kalinowe, to już tutaj. Tu mogę przesunąć, dlatego że nieznany jest los ze względu na brak geolokalizacji keramiki Nowokalinowe. Dalej Archangielskie. Nowo Oleksandriwka. Tutaj przesuniemy. Sokil. Nowopokrowskie. To są miejscowości z komunikatu. Semeniwka się załapała. Umańskie. Jasnobrodiwka. Metajlowe i Pierwomajskie. I teraz też możemy tu zacząć od Pierwomajskie, Netajlowe, Newelskie. Tu geolokalizacja. Piechota pod ostrzałem dronów, czyli możemy tu wzdłuż drogi i wzdłuż rzeki. Kolejne geolokalizacje. Nowo Bachmutywka, Sołowiowe. Tutaj tu właśnie był nagrany film, gdzie Bradley ostrzelał tył MTLB. Tu kolejne pozycje. Tu piechota z 2 maja. Tu też MTLB stracony. Tu na tyłach widać, że już ta droga jest użytkowana. Tu też przesuwały się pewne siły. I tu byli, pozycja już jest czerwonych, czyli wysuwamy w kierunku miejscowości Soki, Ocieretinę. Tutaj, o proszę, jak się zawiesiło. Tu też pozycja czerwonych, możemy w takim razie stopniowo, przepraszam, przesuwać. Aha, tu weszli czerwoni na górne piętro, czy na dach wieżowca przy tej ulicy Komarowa. Teraz tu już nie mamy geolokalizacji, natomiast czerwoni zgłaszają już kontrolę Archangielskie. To jednak bardzo optymistyczna z ich strony deklaracja. Łuk Kurachowe, napór czerwonych, 15 prób przełamania, było 20 i podaje się Konstantyniwka oraz Krasnochoriwka. A geolokalizację tutaj spacerowicz to nie będziemy się angażować w przesunięcie linii. Tu było stanowisko obserwacyjne, które znalazło się pod ostrzałem. Tutaj mamy, a tu kolejne wozy tracone na podejściu do miejscowości w Kolumnie. I tu jeszcze Nowomychajliwka. Trzeci PMP w tym samym miejscu. Okej. Okay. Front południowy, lokalny napór czerwonych. W komunikacie Urożajne, Staromajorskie,
pop dronem. T80. Kolejny. Tu BMP. Czyli tu próbują podchodzić pod urożajne. Zostają niszczeni. I robotyjne. Tutaj też pojawiły się geolokalizacje. Tutaj piechota się przemieszczała. A tu BMP wpadło na minę. Czyli to jest ziemia niczyja. Cały czas ta miejscowość. I te siły czerwone nawet jak wejdą, to są spychane. Linia Dniepro. Stabilnie, regularne potyczki. 8. A w poprzednim odcinku były 3. Morze Czarne. Tutaj Rosjanie regularnie naruszają Międzynarodową Konwencję o Bezpieczeństwie Życia na Morzu, bowiem wyłączają systemy automatycznej identyfikacji floty handlowej, w skrócie AIS. Taki komunikat podano. Na zakończenie dwa filmy z dwóch stron żelaznej kurtyny, kopuły, kurtyny. Rosjanie urządzili w stolicy wystawę sprzętu. Za dawnych czasów, jak przyjeżdżał cyrk do miasta, to po występie można było iść do Minizo. I takie wrażenie można odnieść, patrząc na tą wystawę. Filmy obejrzycie Państwo w mainstreamie. Nie jestem w stanie konkurować w tym zakresie z telewizją. Generalnie ściągnięty na ostatnią chwilę Abrams spod Bertnici uratował pokaz od kompletnej klapy. Moją uwagę przykuły komunikat przed wejściem do Minizo. Uwaga! Pracownicy ambasad USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Polski mają dostęp do eksponatów NATO poza kolejnością. Poczułem się wyróżniony, pomimo pewnego sarkazmu tego zaproszenia. Na pewno do klasyki propagandy nie tylko przejdzie opuszczanie podczas przygotowań zakleszczonej lufy. W drugim filmie prezentacja zmodernizowanego Bradleya M2A4E1, który uzupełni dostarczone na Ukrainę bojowe wozy piechoty. Zmodernizowana wersja Bradleya ma posiadać zintegrowany kompleks aktywnej ochrony żelazna pięść, zdolny do przechwytywania nowoczesnych rakiet przeciwpancernych, a więc odpowiedź na kornety. Nowoczesne kamery termowizyjne dla całej załogi. Usprawniono również celownik strzelca. Do usłyszenia. In today's modern and asymmetrical battlefield, our combat brigades face a multitude of lethal threats from a determined enemy. Iron Fist Light is a cutting-edge system which employs both optical sensors and state-of-the-art radar to locate, track, and defeat all airborne threats. Iron Fist Light demonstrates its combat effectiveness by being the lightest, smallest, most capable multi-shot APS solution available for protection of armored and light armored vehicles, while substantially increasing the intercept distance, minimizing the residual effects of large threats, and improving rapid salvo capability.